Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czasami to mi szkoda tych faryzeuszy. Mam wrażenie, że tak pogrążyli się w zaprzeczaniu temu, że Jezus to Syn Boga, że teraz im głupio się przyznać do błędu i wymyślają niestworzone historie. Swoją drogą, skoro tak łatwo było im uwierzyć, że Jezus wyrzuca duchy mocą złego, to znaczy, że jednak ich umysły były dość otwarte. Mimo to, wyznaczając sobie jedną opinię i widząc, jak tłumy idą za Jezusem, a nie za nimi, brną wytrwale pod prąd. Przez wieki, również dzisiaj, spotykamy się z taką postawą w polityce, w kościele, ale również w pracy czy w rodzinie. Z wielką ostrożnością, ale czasami warto posłuchać głosu tłumu.